Czy powstaliśmy jesienią zeszłego roku, nazywam się The Alchemix. Nazwa wzięła się z tego, że nasz perkusista był w technikum chemicznym. Ale nazwa The Chemix brzmiała zbyt banalnie, dlatego nazywam się The Alchemix, bo to jest takie trochę fajniejsze. To jest nasz debiut sceniczny w sumie dzisiaj. Zagramy pierwszy raz w tym składzie. Każdy z nas już kiedyś miał zespół, dlatego każdy ma jakieś tam obycie nad stajnie. Okej. No trochę, no stres trochę jest, bo przecież nasz basista. Chodź, dajemy wywiad. To zjedz. Dobra, to jest nasz basista. Dobry. Dzisiaj. No i dzisiaj mamy zagrać po raz pierwszy i mamy trochę stresa, ale liczymy, że będzie wszystko w porządku, że nic się nie stanie. Przed chwilą mieliśmy próbę dźwięku, wypadło całkiem nieźle. Daliśmy radę po prostu. Ja się dobrze słyszę, chyba wszyscy się dobrze słyszymy na scenie, więc nie powinno być problemów technicznych, myślę. W odsłuchach mamy tak w miarę zrównoważone te wszystkie dźwięki. Poznaliśmy się wtedy, gdy graliśmy w takim klubie janikowskim Zephyrze, kiedy graliśmy wszystkie koncerty. Dziękuję. I wtedy Szymon grał z zespołem No Silence, się tak wtedy nazywał, czy tam Brak Ciszy, czy jakoś tak. Paweł grał z zespołem Bagdad, a ja grałem z zespołem The Run Run Runs. No, nazwa wzięła się od zespołu Velvet Underground, który na piosenkę Run Run Run. Nieważne. I wtedy właśnie graliśmy każdy po sobie. To był taki koncert bardzo niezależny, bo nie było jako takiej gwiazdy. Wszyscy byli dla siebie mniej więcej równi i dlatego graliśmy tak jeden po drugim, nie było takiego typowego supportu, chociaż że my graliśmy przed Bagdadem i tak dalej, nie? I wtedy w takim jakby backstage'u się poznaliśmy wszyscy, nie? Niedługo później, kiedy się rozpadł Bagdad i rozpadło się Run Run Runs, tak, gdzie wtedy ja grałem, to Bałagan, czyli nasz perkusista Łukasz, zaproponował mi, żebym wszedł na gitarę do tego, do Bagdadu. Jednak kilka osób właśnie z tego Bagdadu, które miały resztę robić, ten wokalista i basista, po prostu nie mieli czasu, bo pracują i dlatego powstało Alchemicy powstali wtedy, to była jej właśnie. I wtedy dobraliśmy sobie jeszcze kilku muzyków. Właśnie. Takim punktem zwrotnym w sumie było to, że mogliśmy mieć próby właśnie w tym pakowskim domu w Goku. I to jest właśnie takie fajne, bo naprawdę ludzie wyciągnęli do nas przyjazną dłoń i za to im też dziękujemy. Pozwolili nam się jakoś w jakimś sensie rozwijać. I realizować przede wszystkim. Właśnie, myślę, że to jest też. To właśnie był punkt zwrotny, myślę, przede wszystkim. Gramy dla ludzi, którzy wymagają od muzyki coś więcej niż tylko wpadające w ucho refreny. Dla ludzi, którzy lubią muzykę bardziej wysublimowaną, która ma drugie dno, na przykład między innymi w tekstach albo no też w dźwiękach, w samej muzyce. Przesłanie. Samo przesłanie nasze jest to, żeby może nie do końca chcemy stworzyć rewolucję, jednak buntujemy się przeciwko porządkowi rzeczy takiemu, jaki teraz jest, że na przykład wystarczy wydać 1 000 000 złotych na to, żeby jakiś tam artysta, który kompletnie nie ma talentu, tylko na przykład taka Doda ma swoje tam różne... Głos zmieniony komputerowo. Ma swoje różne tam atrybuty, że tak to nazwę. I to jest piosenka, która jak naprawdę się człowiek w to wsłucha, to kompletnie nic nie znaczy. Jednak i tak wszyscy impety się sprzedają. Po prostu budujemy się przeciwko takiemu porządkowi rzeczy. Że chcemy pokazać tak zwaną taką alternatywę dla ludzi, którzy słuchają radia. Na polskiej scenie jest wiele takich alternatywnych zespołów, które po prostu... Naprawdę myślę, że przedstawiają sobą bardzo wiele i mogą się wybić od natek. Wiele już takich zespołów wyszło na wierzch. I teraz myślę, że jest właśnie czas, żebyśmy my też zrobili, żebyśmy się pokazali jakoś trochę, nie wiem. W każdym razie, żeby stać nas na to, żeby być jakby, nie wiem, no... częścią tej sceny alternatywnej, bo myślę, że mamy potencjał i trzeba tylko po prostu to jakoś wykorzystać w miarę i ćwiczyć, szlifować. W tym wszystkim, nie? Że potrzebujemy też... Gramy teraz koncerty z zespołem Kev Office, Pierś Allaha i Dog Palace. To są zespoły, które kompletnie nie są znane wśród takiej rzeczy ludzi słuchających radia, Z i tak dalej. Jednak to jest muzyka bardzo wartościowa mimo wszystko i warta posłuchania. I będziemy właśnie podpinać się pod takie... na celu właśnie podpinać się pod takie zespoły. Także... Takie są nasze plany na przyszłość. Jesienią chcemy zagrać teraz z zespołem Katik Nans z Warszawy. No to już jest dosyć znany zespół jak na polską scenę alternatywną. Gadałem ostatnio z wokalistą i powiedział, że jak najbardziej jeszcze. Bo to podobało mi się to najbardziej to w tym wszystkim, że
nie ma jako takiego podziału między zespołem, jako gwiazdą, jako zespołem, który gra główny koncert, a supportem, czyli tak jak dzisiaj. My supportujemy zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach, czy jakoś tak oni się tam nazywają. I po prostu tutaj nie odczuwamy, może, tego, nie odczuwamy tego, że jesteśmy supportem, jesteśmy, nie jesteśmy wcale mniej ważni, jesteśmy równie ważni co zespół, który gra. I to jest właśnie piękną scenę alternatywnej w Polsce. Dobry, nazywamy się Kombajn do zbierania kur po wioskach. Jest pan Poprowski. Tak, dziękujemy. To jest Paweł Koprowski, Witold Przepióra, Tomasz Brażewicz-Losiłko. To jest Marcin Zagański. A jestem Marcin Zagański. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nazywamy się Kombajn do zbierania kur po wioskach. I od 10 lat staramy się robić muzykę. Powstaliśmy w 2001 roku. Wynikło tak jakoś przypadkiem. Spotkaliśmy się po prostu w jednym miejscu, wszyscy razem. Był to zakład psychiatryczny. I tutaj proszę nie wyłączać kamery, gdyż jest to prawda. Jest to prawda, jest który to prawda, pomaga ludziom, którzy... kamery, nie? Bo my z nimi... jaja robimy. To jest dowcip, nie? To nie jest dowcip. To nie jest dowcip. I w tym zakładzie otóż to psychiatrycznym jako terapię zajęciową postanowiliśmy sobie założyć zespół. Zespół na dzień dzisiejszy przetrwał do dnia dzisiejszego. Z zakładu już powychodziliśmy. Z zakładu już wyszliśmy. Gdzie idzie? Ja w Gorzowie mieszkam, kolega w Krośni-Odrzańskim, pod Wrocławiem, kolega Koper, wokalista w Poznaniu, a perkusista w Zielonej Górze. Nie? To jest kolejny? Jest taki kłopot, tyle, że jakieś miejsce teraz znaleźć, nie? Żeby się spotykać. Tak planujemy właśnie tam po Wrocławiu, nie? Się spotykać. Koper załatwił tam u burmistrza, nie? Miasta pustostwa. Staliśmy górnik i cały problem z tym, że trzeba go...